Dolina Kłodzka, a w niej mała uzdrowiskowa miejscowość Długopole Zdrój. To tutaj znajduje się Dwór Elizy. Hotel spa, w którym zatrzymamy się na kilka dni. Obecnie znajduję się w kawiarni hotelowej, gdzie umówiłam się z właścicielem Dworu Elizy, panem Dariuszem Ratajczak, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego obiektu, jak i samej okolicy. Panie Barku, proszę mi opowiedzieć o historii Dworu Elizy. Skąd taka nazwa? Historyczna nazwa, gdyż obiekt pierwotnie wybudowany w 1875 roku nosił nazwę Elizenhof. I obecni właściciele postanowili wrócić do tej nazwy, dlatego nazywa się Dwór Elizy. A od ilu lat funkcjonuje hotel w tej formie, tak jak teraz? W obecnym kształcie i formie obiekt funkcjonuje od 1 sierpnia 2009 roku i mam nadzieję, że tak dalej będzie. A dlaczego akurat nie Długopole? Tyle miejscowości w Polsce, a tutaj taka mała miejscowość uzdrowiskowa? No właśnie dlatego, że mała, urokliwa, kameralna, to nas pociągnęło. Ludzie szukają dzisiaj wyciszenia, szukają takiej radości i Długopole to wszystko daje. A jeśli chodzi o samą okolicę, co ona ma do zaoferowania swoim gościom? No ja nie chciałbym tutaj wiele opowiadać, wolę Państwa zabrać na przejażdżkę i pokazać. Wobec tego dziękuję za rozmowę i z chęcią skorzystamy z przejażdżki w okolicy. Dziękuję i zapraszam. W drodze do Dolni Morawy mamy dwie piękne miejscowości, Międzygórze i Międzylesie. Teraz jedziemy do Międzygórza. Jest to piękna miejscowość, wybudowana w stylu tyrolskim. Jest fajnie odnawiana, będziemy mogli to za chwilę zobaczyć. Znajdujemy się w Międzygórzu przy wodospadzie Wilczki. Jest to też pierwsza z atrakcji Międzygórza na samym wjeździe do miejscowości. Jesteśmy na ścieżce w chmurach, na samej górze. Rozciąga się piękny widok na szczyt Slamik, który ma 1232 metry, Śnieżnik 1424 i tu jest bardzo fajna ciekawostka, wieża widokowa na Trójmorskim Wierchu. Stąd rozpoczyna się bieg trzech rzek do trzech różnych mórz. W Dworze Elizy znajduje się ponad 50 pokoi, głównie są to pokoje standardowe, a oto jeden z nich. Pokój standardowy z dużym, podwójnym łóżkiem, biurkiem do pracy oraz telewizją. Wszystkie pokoje standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem. Pokój luks, troszkę większy niż zwykły pokój standardowy, różniący się jeszcze tym, że posiada dwa fotele, stolik oraz sofę, która jest rozkładana i traktowana jako dostawka dla kolejnego gościa.
Dla rodzin z dziećmi polecamy pokój typu studio, dwupiętrowy pokój, na dole z częścią wypoczynkową, a teraz zapraszam na górę. A na górze dwie sypialnie. Sypialnia na poddaszu, na przykład dla dzieci, z dwoma pojedynczymi łóżkami. Sypialnia z dużym, podwójnym łóżkiem, z widokiem na salon. Hotel posiada 4 apartamenty, a oto jeden z nich. Z częścią wypoczynkową, sofą, telewizją i oczywiście sypialnią. W sypialni 2 łóżka pojedyncze, ale oczywiście jest możliwość ich złączenia i będziemy mieć jedno łóżko podwójne. Wystarczy wcześniej poprosić. Wanna w apartamencie przygotowana pod romantyczną kąpiel, gdyż dwór Elizy oferuje pakiet o nazwie Zakochaj się w dworze Elizy. Pakiet, w którym do dyspozycji gości jest romantyczna kąpiel, wino musujące, owoce na powitanie, kolacja uroczysta, śniadanie do pokoju, a także różnego rodzaju zabiegi. Także naprawdę warto skorzystać z takiej opcji i być może zakochać się w dworze Elizy. Podstawą każdego dnia jest śniadanie. Zobaczmy, co dwór Elizy serwuje dla swoich gości. Centrum SPA znajduje się 14 gabinetów. Jedna część jest właśnie na poziomie minus 1. Tam jest zachowana ta część z 1975 roku. Wykonywane są tam głównie zabiegi rehabilitacyjne typu borowina, elektroterapia, bioptron, solux, czyli takie bardziej fizykoterapeutyczne. Znajdują się również wanny, kapsuła kosmetyczna. Jeżeli chodzi o zabiegi, które są wykonywane tutaj na poziomie pierwszym, to są manikir, pedikir, oczywiście ceremonie wellness, masaże, głównie masaże, oczywiście zabiegi terapeutyczne na twarz, na całe ciało. Mają Państwo bardzo szeroką ofertę zabiegów, ale mnie najbardziej zainteresowała kąpiel perełkowa. Proszę mi powiedzieć, jak ona wpłynie na moje ciało i jak na moje samopoczucie. Kąpiel perełkowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest pokryta masą perełkową, która sama w sobie już zmienia odczyn skóry, pobudza, relaksuje, usuwa tutaj zbędny naskórek, hydromasaż, który jest w wannie, idealnie właśnie rozluźnia mięśnie. A jeśli chodzi o jakiś zabieg na twarz, jakąś maseczkę, jaką by mi Pani poleciła? Myślę, że dobrym wyborem byłaby maseczka z oczywiście z algami, laminaria japonica. Połączona jest ona z kwasem salicylowym, który usuwa najpierw zrogowaciały naskórek. Ułatwia to wchłonięcie się wszystkich substancji aktywnych z serum, w którym się znajduje żeńszeń i miód. Na sam koniec zabiegu jest właśnie maseczka algowa, która świetnie łagodzi, tutaj nawilża, pobudza ukrwienie, jest natychmiastowy efekt takiego liftingu i myślę, że to by był dla Pani dobry wybór. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. Tak rozpoczyna się karta menu w dworze Elizy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przystawki, zupy, dania główne, sałatki, desery, a nawet dania dla najmłodszych. We'll be right back.
Znajdujemy się w strefie wellness z basenem o głębokości 1,40 m, biczami wodnymi, leżaki dla gości i oczywiście dwoma saunami. Sauna sucha i parowa. A jak to wygląda w nocy? Zobaczcie teraz. Dzień w hotelu kończymy kolacją, która podawana jest w formie bufetu. Za nami dwór Elizy. Nasz pobyt dobiegł końca. Przyjemnie zaskoczyła nas niesamowicie miła obsługa, wspaniała kuchnia oraz klimatyczne spa. Koniecznie odwiedźcie ten obiekt. My serdecznie go polecamy.